Witam. Skuterek Kymco projekt. Trochę się za niego wziąłem, porozkręcałem plastiki. Tak jak mówiłem, będziemy próbowali przywrócić go do stanu prawie, może nie fabryki, bo tutaj widzę, że fabryki to nie byłoby sensu, ale prawie fabryki. Więc tak, z czego już zauważyłem, panele są do wymiany, jest pęknięta ta obudowa tutaj kierownicy, gdzie, w której kierunki siedzą. Kierunek jeden jest pęknięty, więc kierunek pójdzie, kierunki obydwa do wymiany, cała ta, ten plastik do wymiany, tam stówkę kosztuje chyba. Co jeszcze? Zmienię kolor, kolor będzie biało-czerwony. Możecie zobaczyć teraz na załączonym zdjęciu, jaki jest plan, żeby to, jak ten skuter ma wyglądać. No właśnie, i będzie biało-czerwony. Tak chcę go pomalować. Cały dół, wszystko pójdzie. Jeszcze zastanawiam się, czy nowe elementy będę kupował, czy będę troszeczkę naprawiał te, które są. Z tego względu, że tu na przykład ten przód, tak naprawdę jeszcze tak do końca aż nie oglądałem, jak to wszystko tam wygląda, ale tak, tutaj jest troszeczkę porysowany, więc to nie szkodzi. Ta strona tu jest jakoś tak dziwnie klejona, będę musiał to rozkleić, jeżeli się okaże, że jest połamane pod spodem. Chociaż w wielu miejscach ten skuter był klejony właśnie taką taśmą i za każdym razem, jak odklejałem, myślałem, że to będzie zamaskowanie po prostu jakiegoś pęknięcia, a się okazało, że ktoś maskował sobie, jaki tam gdzieś miał zarysowany, tak? Więc nie jest powiedziane, że te elementy są zniszczone. Jeżeli by były zniszczone, też można je kupić, tylko z tym, że jedna strona kosztuje 220 zł. No to już się trochę tam, dwie strony to już 440, tu stówka, to już... Ogólnie powiem wam, że znalazłem stronę, gdzie można wszystko kupić. No to wyglądało to tak, że około 2000 by trzeba było w plastiki włożyć, żeby praktycznie wszystkie plastiki były nowe. Więc chyba nie ma potrzeby, aż wszystkie okupowania nowe. Mówię, co jest połamane, tak jak tutaj jest połamane ta osłona kierownicy, nie mam zamiaru marnować czasu na to, żeby to szpachlować, kleić, nie wiem, spawać. Nie, za 100 zł nie opłaca mi się spędzać czasu przy tym i tak naprawdę rujnować wszystko. Więc tak, tutaj widzicie, jest popsuta manetka łamana. No takie rzeczy, tak, żeby to wszystko miało ręce i nogi. Co do silnika, rozmawiałem z właścicielem poprzednim, powiedział, że silnik, gaźnik jest nowy, założony, w ogóle jest od 125. Tłok jest tu chyba 80. No, trochę jest pomiksowane. Nie ruszam na razie silnika. Chcę go zrobić z zewnątrz, wszystko porobić, a później zobaczymy, jak ten silnik chodzi, działa. Jeden problem mam ze namierzeniem tej pokrywy paska, tej, która jest z tej strony, bo ta, znaczy on miał niby, tylko że o, ta jest ta, która tutaj była, jest po prostu za mała, za krótka i nie pasuje, raz, że nie pasuje, dwa, ten rozrusznik Bendix od rozrusznika siedzi jakoś dziwnie, hałas, jakby to się tam miało zmieli zaraz wszystko, więc to jest priorytet, jeżeli chodzi o silnik, żeby zrobić to, odpalić i no i zobaczyć, jak to wszystko tam będzie grało, jeżeli będzie miało już oryginalną pokrywę. No, na chwilę obecną wygląda jak pożal się Boże, ale jak to mówią, trzeba najpierw nabałaganić, żeby później naprawić, więc taki jest plan. Jest jeszcze problem w tym skuterku z... O, zaraz będzie problem z licznikami. Bo jakaś woda tu wyleciała. Zobaczcie. Kurwa. Trzeba to postawić jakoś pionowo, żeby tam nie leciało do tyłu. O, dobra. Niech tak stoi. Teraz tak, tutaj moduł. Gdzie jest ten moduł? To jest ten moduł świateł. I ten moduł świateł jest prawdopodobnie walnięty, bo światła nie działają.
Moduł zamówiłem już, powiem wam, taka kosteczka. Chyba 180 zł. No ale światła muszą być. Co innego można by było odpuścić, ale światła muszą być. Więc albo to, albo tu mamy jeszcze przekaźnik też świateł. Tutaj tak, on tak wygląda. O. Też jest zamówiony, znaczy zamówiony, mam już go fizycznie, mam już go. Mówię, no szukam tej pokrywy. I co? Jak znajdę tą pokrywę, zaczynam zamawiać graty. W sensie plastiki. Te plastiki, które zdemontowałem, już te kolorowe, są już wyczyszczone, tak naprawdę przygotowane, naklejki poodklejane. Przygotowane jest do powolnego tam jakoś tego, nie wiem, szlifowania. No, mówię, muszę zobaczyć jeszcze, jak to tam wszystko do kupy poukładać. Także tyle z dzisiaj. No, chciałem wam pokazać, że to nie jest tak, że tylko tam wystawiłem parę z fotek, tylko no coś tutaj zaczynam robić. Akumulator już też zamówiłem, bo też jest, znaczy w sumie akumulatora nie było. Więc akumulator zamówiony. No i co? No i zobaczymy, no przyjdą graty. Powoli będziemy z nim działać, tak jakoś się za niego zabiorę. A jak to wyjdzie w praniu, wszystko zobaczymy. Pewnie po drodze jeszcze wyjdą jakieś niespodzianki. Coś tam trzeba będzie dokupić, może coś, czego nie zauważyłem do tej pory. No w każdym bądź razie powoli do przodu. Dobra, to tyle z co? Na razie rama, parę, rama, koła i silnik. No i tyle zostało z niego, tak? Wszystko to, reszta to jest plastiki. Powiem wam, że podkręcać te plastiki, niektóre śruby są tak pochowane, jak będę skręcał je, to wtedy już nagram taki filmik, żebyście widzieli, gdzie są śruby pochowane, bo można połamać różne zaczepy. Nie wiem, plastik można połamać, tak? Bo no śruby, niektóre śruby są w takich miejscach, że w życiu bym ich się tam nie spodziewał. No jednak, a jednak je tam umieścili. Dobra, w takim razie co? Do następnego. Ja powoli się biorę za te plastiki, zacznę je szlifować, coś tam może podszpachluję, co można będzie, z czego nie można będzie, zamówimy nowe. I do wiosny mamy czas tak naprawdę, więc bez jakiegoś tam ciśnienia. Nie patrzyłem jeszcze nawet na klocki, ale klocki są ok. Dobra, do usłyszenia ludzie, do następnego.